kažem, że jest wszystko na dobrej drodze, że Milan będzie w składu. Oczywiście dwa tygodnie bez treningu takiego z zespołem, myślę, że zawsze robi swoje i że po prostu będziemy musieli być cierpliwi i poczekać, że Milan wróci na poziom grania przed kontuzją. It's like having a sixth player on the court with our fans, so they're so loud and so passionate for us, and it just energizes us to play better. We're already motivated for the season, but playing at home in front of our fans, it just makes it that much more fun and that much more competitive for us. Personal, kiedy to prosto porównać, zobaczyć, że ten skład też jest całkiem dobry, nawet przyzwoity. Kilka meczów przegrali su, tak powiedzmy, małą różnicą. Ostatni też z Dąbrową Górniczą. Przed tym su mali też jeden mecz, który su zacięte przegrali. Myślę, że to dobry zespół. Oczywiście z każdym trzeba walczyć i wygrać. Punkty nikt nie odda za darmo. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy pojedynek z nami. My mamy swoje problemy, tak naprawdę, że po prostu mamy te kontuzje, że wąska rotacja. Oni pewnie mają swoje ambicje, żeby się pokazać, także myślę, że jest czeka nas jeden trudny pojedynek. They're a team just like every other team in our league. I feel like we can beat anybody in this league, and I feel like our defense and our offense put together is tough, especially when we play at home. So it's gonna be a good game, but I think we're gonna come out on top. Przede wszystkim pierwsze Krosno jest bardzo dobrze fizycznie przygotowany, moim zdaniem, że grają bardzo dobrze w kontakcie. Duża rotacja. Wymagający przeciwnik w porównaniu z AZS-em do taktyki, że mają dużo ofensu, czy na swojego, czy na strefu. I przede wszystkim wymagają dużo zawodników rotacji, żeby się to wszystko utrzymać. Mają równą grę pod koszem i na odwrót. They have a nice presence in the low post, but I feel like we also have a nice presence in the low post, so it's going to come down to our guard play against their guard play, and I feel like we have a better guard, so it's going to be exciting. Znaczenie będzie mieć właśnie dyspozycji Andrija. Po drugie, ja myślę, że Andrija dostaje jaką ekstra siłę, kiedy gra tutaj. On jest pod wrażeniem kibiców i atmosfery, która panuje tutaj u nas, także myślę, że dużo nam pomoże kibic w tym meczu i liczymy na to, że kibic będzie zdawał sprawę, jak jest ważny ten mecz dla nas i że przyjdzie i poda nam wsparcie, że razem osiągniemy jeszcze jedną wygraną. We really try to just focus on what we're doing. Of course, we know that they got some players that can play, but like I said before, we trust our defense and we trust our conditioning, so it shouldn't be a problem for us. Obrona jest kluczem. Musimy mieć kontrolę tablicy, nie pozwolić, że Krosno będzie złapać pewność tym, że będą mieć drugi atak. A po tym, jak ostatnie dwa mecze, ilość strat. Ja myślę, że to jest nam pomogło dużo, żebyśmy w obu meczu odnieśli wygran. To znaczy mieć kontrolę ataku i przede wszystkim z tego będzie nam łatwiej wracać do obrony. I think for me, I think everybody thinks it's a surprise that we're 4-1, but to us it's no surprise. Like, we feel like we can win every game that we play, and we work hard for this, so I feel like it's just gonna be an exciting season for us, and because we work for it, so there's no surprises for us. We just come out and play.